Cześć, z tej strony Łucek. Witajcie na moim kanale. Coś klasycznego. Wrinkle model Fusion X dla Huawei Mate 20 Pro. Dzięki pancernikowi za podesłanie tego kejsika. Sprawdzi się, przetestujemy. Zobaczmy, co tym razem. Seria modelowa pewnie Wam znana. Często pokazuje się na moim kanale. Zobaczmy, jak ona wygląda dla otóż to Mate 20 Pro, więc jak to zwykle. Plexi zabezpieczone z dwóch stron foliami. Może tym razem nie będę ich zdzierał, bo zawsze jak to zdzieram, to wygląda to słabo. Może tym razem tego nie zrobię, zerwę sobie to po prostu poza kamerą. No, taka stylistyka, no ciekawa, można by to tak nazwać. Jeżeli komuś się to podoba, to jest fajnie, jeżeli nie, no to trochę mniej. Widzimy, że tak naprawdę, mimo że marka Wrinkle, ale to jest Retards Made in Korea, jeżeli dobrze widzicie tutaj ten napis. Wiemy już, skąd one są. Jak to jest zbudowane? Plexi, tutaj te czarne wszystkie elementy są dosyć twarde, fajnie to stopione, jedynie część, gdzie mamy przyciski, jest trochę miększa i dół, gdzie mamy złącze też, góra też trochę, ale no całość jest taka, widzicie, dosyć twarda, dosyć mocna. Wrzućmy Mate 20 Pro do tego case'a, no i zobaczmy, jak ono będzie sobie wyglądało. Sorry, że są folie, ale wiecie, jak ja to zrywam, to dziwnie to wygląda, więc tym razem nie zerwę wyjątkowo. Więc cóż, no mamy tył. Tył sobie widzimy z racji tego, że... Chociaż nie, dobra, wiecie co, może będziecie się jak zwykle śmiać, albo i nie. Próbujemy to zerwać, może pójdzie łatwo. Dobra, pierwsza zeszła. No to już jesteśmy prawie że w domu. Zerwimy drugą. Też poszła, dobra. Tym razem się nie falowałem, więc jest ok. Więc jeszcze raz wrzucamy fona, no i no, od razu lepiej. No czyli tak, plexa. Plexa, jak widzicie, nie ma żadnego efektu benzyny. Ładnie nam się tutaj wszystko składa, więc nie ma jakichś takich dziwnych, no wiecie, jak to czasami bywa, refleksów. Zabezpieczenie aparatów, no całkiem fajne. Tutaj mamy z koło 2 mm ponad, no, coś koło tego, może nawet trochę mniej, ponad szkiełka aparatów, które wystają w tym Mate, więc tutaj ochrona raczej jest, szorowania, te sprawy. Nawet ta część tutaj dookoła aparatu podniesiona mniej więcej na takiej samej wysokości, co te wszystkie bampery, tak to nazwijmy, które tutaj są, więc to będzie nam chroniło na pewno smartfona, a w szczególności właśnie tylne aparaty. Co dalej? Co dalej odnośnie tego case'a? No jest oczywiście nazwa modelowa Fusion X. Idźmy na dół. Dostęp do wszystkiego. Wycentrowanie, może ostrość troszkę poprawimy. Wycentrowanie dziurek jest jak najbardziej porządne, tak jak być powinno. Od góry IRDA i dodatkowy mikrofon również ładnie, pięknie siedzą. Boki, tu miejsce na jakąś smyczkę. Ten bok płaski, dosyć twardy, plastikowy. Z drugiej strony mamy przyciski, które są lekko ażurowe. Gdzieś tam przebija się niebieski, jeżeli dobrze widzicie, jak nie, to Wam to mówię. Działanie przycisków. No, jak na mocny, twardy case, naprawdę działanie przycisku power bynajmniej działa bardzo fajnie. Nie jest bardzo dobrze. Przyciski głośności, no może sobie rozblokujmy. Trochę twardsze, twardsze niż power, więc trzeba troszeczkę więcej siły użyć. No to to jest to. Jeszcze co do samych rogów, zobaczcie, jak to one są tutaj zabudowane. Takie wystające części porządne, więc tutaj powinno być dobrze. Jeżeli chodzi o ewentualne upadki, czy one od wewnątrz miały poduszki, właśnie sobie zobaczmy. Teoretycznie, sorry, że zdejmuję fona, ale możecie sobie zobaczyć, że ta cała część tutaj teoretycznie jest taką jakby, jest pusta przestrzeń trochę w niej w każdym z tych rogów, więc tu jest szansa na poduszkę powietrzną, no to tak działa i tak raczej powinno działać. Chciałbym się, dobra, wrzućmy fona do tego z powrotem i zobaczmy jeszcze tematy odnośnie ekranu i jego ochrony, czyli od góry. Prawa, lewa strona dosyć rozsądnie podniesiona. Pod tym względem będzie spoko w przypadku jakichś takich upadków. Jeżeli chodzi o boki, tu chyba najlepiej zrobione, bo praktycznie płaszczyzna ekranu jest na równi z case'em, więc no, ten będzie bardzo ładnie chronił boczki ekranu. Zresztą słyszycie, tu uderzam szkło, a już za chwilę kawałek jestem na etui, więc zniszczenie szkieł
tymi bocznymi uderzeniami raczej mało prawdopodobne. Kompatybilność z produktami sprawdzę. Oczywiście najpierw case'y, później idą szkła, więc zobaczymy, co do czego pasuje, ale odnośnie od tego jak zwykle będą filmy, no cóż, taki specyficzny pod względem stylistycznym. Seria Etui, trochę pancerna, trochę przezroczysta, bo możemy sobie zobaczyć tył, w miarę fajnie chroniąca rogi, fajnie chroniąca ekran. Może się podobać, fakt, no robi lekką cegłówkę, ale małą, powiedziałbym, że UAGi robią większe cegłówki z tych telefonów, ale w niektórych warunkach, no nie da się ukryć, tego typu rozwiązania są konieczne. Jak się podoba Etui Fusion X od Ringlo? Dajcie znać w komentarzach, używaliście, testowaliście dłużej, też napiszcie jak Wam się to sprawdza. Oczywiście macie jakieś pytanie, chcecie coś więcej, piszcie w komentarzach, na dole linki gdzie go dorwać, profil na platformie Patronite, gdzie możecie wesprzeć ten rozwój kanału, moje społeczności i na dzisiaj chyba tyle. Ringlo, aż mi wypada z ręki, z wrażenia. Fusion X, z tej strony Ucek, trzymajcie się ciepło, hej.